dzisiejszym przeglądzie. Nowe kroki w walce z koronawirusem, ostatni etap przed narodową kwarantanną. Informacje dla mieszkańców gminy Osielsko objętych kwarantanną oraz izolacją. Oddaj osocze i pomóż innym. Powszechny spis rolny 2020. PSZOK całkowicie zamknięty. Ważne przypomnienie o odpadach. Ankieta GOPS-u dla mieszkańców. Informacje dla właścicieli zwierząt. Apel biblioteki w Osielsku. Osielsko rowerową gminą Metropolii Bydgoszcz. Podsumowanie projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Puchar Polskiej Unii Karate 2020. Zapowiedzi. Jeśli Polsce nie uda się zatrzymać wzrostu zachorowań na koronawirusa, to już za tydzień może nas czekać narodowa kwarantanna, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Taki scenariusz nie jest jednak przesądzony. Rząd ogranicza działalność galerii handlowych. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na pracę zdalną. Zamknięte będą placówki kultury, teatry, kina i muzea. Jutro wejdą w życie kolejne obostrzenia, które oznaczają hamulec bezpieczeństwa wciśnięty bardzo mocno, bo dzięki temu będziemy mogli ograniczyć mobilność, ograniczyć kontakty. Rząd buduje kolejne szpitale tymczasowe. Prace rozpoczyna zbudowany w ciągu kilku dni szpital na Narodowym. Służba zdrowia jest na granicy wydolności. Każdego dnia pojawiają się tysiące nowych chorych. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza scenariusza z jesieni, gdy wszyscy musieliśmy zostać w domach. Przed nami ostatni krok, który jeśli będzie konieczny, wdrożymy za 7 do 14 dni. Narodowa kwarantanna. Ale być może uda się tego uniknąć. To zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę, czy będziemy stosowali się do tych podstawowych zasad, o których mówią nam medycy od początku pandemii. Dystans, przede wszystkim maseczki, dezynfekowanie, ciągłe dezynfekowanie rąk, mycie twarzy. To są bardzo ważne zalecenia. To są wręcz nakazy. Jeśli krzywą zachorowań uda się wypłaszczyć, a sytuacja zacznie wracać do normalności, Polska ma powoli odmrażać gospodarkę. Jednak aby do tego doszło, potrzebne jest zerwanie łańcucha zakażeń i obniżenie mobilności, poinformował premier. Urząd Gminy Osielsko informuje, iż odpady komunalne powstałe w trakcie kwarantanny oraz izolacji odbierane są przez firmę Corynf w każdy piątek w godzinach 6-20. Jak należy przygotować odpady? Nie ma potrzeby segregacji odpadów komunalnych. Wszystkie umieszczamy razem jako odpady zmieszane. Zmieszane odpady komunalne umieszczamy w podwójnych workach jakiegokolwiek koloru. Tak przygotowane zmieszane odpady komunalne oznaczamy karteczką z napisem kwarantanna. Wszelkich informacji dotyczących odpadów udziela referat ochrony środowiska Magdalena Kopczyńska. Telefon 52 324 18 65. Oddaj osocze i pomóż innym. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ulica Markwarta 8, telefon 52 322 18 71 w godzinach od 7.30 do 15.30. Uwaga! Jesteś osobą, która wyzdrowiała po chorobie COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zawiera ono przeciwciała, mogące pomóc w leczeniu ciężko chorych na COVID-19. Jeżeli masz dwa ujemne wyniki badania, wykonanego przed minimum 14 dniami, zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus. Przypominamy o trwaniu powszechnego spisu rolnego 2020. Szanowni rolnicy, mamy jeszcze czas do końca miesiąca. Spiszmy się, jak na rolnika przystało. Wszelkich informacji dotyczących powszechnego spisu rolnego udziela referat gospodarki gruntami i rolnictwa Katarzyna Tyma. Telefon 52 324 18 05. W związku z nasileniem i szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK przy ulicy Jastrzębskiej 62 w Żołędowie od dnia 9 listopada 2020 roku będzie całkowicie zamknięty do czasu unormowania sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wszelkich informacji dotyczących odpadów udziela referat ochrony środowiska Magdalena Kopczyńska. Telefon 52 324 18 65.
Przypominamy, iż w miesiącach zimowych, takich jak od 1 listopada do 31 marca, odbiór odpadów zbieranych selektywnie odbywa się jeden raz w miesiącu. Wszelkich informacji dotyczących odpadów udziela Referat Ochrony Środowiska Magdalena Kopczyńska. Telefon 52 324 18 65. Szanowni Państwo, poniższa ankieta dotyczy problemów uzależnień, z jakimi mogą się Państwo spotkać na terenie gminy. Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy, takiej jak sołectwo, dzielnica, miejscowość. Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń i zaplanowania działań profilaktycznych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 na terenie gminy Osielsko. Ankietę znajdziecie Państwo na stronie osielsko.pl i Facebooku gminy Osielsko. Została też przesłana przez aplikację Blisko. Powiatowy lekarz weterynarii w Bydgoszczy przypomina o konieczności i obowiązku szczepienia zwierząt domowych. Razem pomóżmy małym bibliotekom. Przynieś do biblioteki w Osielsku książki do wspólnego czytania. Zbieramy pełnowartościowe książki dla dzieci w wieku 2 do 14 lat. Akcja trwa od 2 do 30 listopada 2020 roku. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski złożył na ręce wójta Wojciecha Sypniewskiego podziękowanie za zaangażowanie i promocję turystyki rowerowej. Oczywiście do gminy Osielsko trafiła też symboliczna statuetka dla najbardziej rowerowej gminy w metropolii Bydgoszcz 2020. Szczególne podziękowania należą się najbardziej aktywnym mieszkańcom. Bez ich bezinteresownego zaangażowania nie zdobylibyśmy tytułu najbardziej rowerowej gminy w metropolii Bydgoszcz. Wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski dziękuję wszystkim uczestnikom za zabawę, a poprzez nasze media szczególne podziękowania składa Jakubowi Nicowi za wykręcenie 3032 km, Wojciechowi Duchińskiemu za wykręcenie 2010 km, Januszowi Wackiemu za wykręcenie 1678 km, Jarosławowi Kamińskiemu za wykręcenie 1129 km, Justynie Ścisińskiej za wykręcenie 1096 km, Tomaszowi Boguckiemu za wykręcenie 1020 km i Grażynie Gwóźdź za wykręcenie 1007 km. Gmina Osielsko wraz z GOSiR Osielsko ufundowała dodatkowe nagrody dla aktywnych mieszkańców. Każdy, kto przejechał 300 km, otrzyma kubek termiczny z logo gminy. Każdy, kto przejechał 500 km, otrzyma powerbank z logo gminy. Z własnego doświadczenia wiemy, że okazały się niezbędne w długich trasach. Osoby, które przejechały 1000 km dla gminy Osielsko, otrzymają pamiątkowe statuetki. Nagrody możecie odbierać w Urzędzie Gminy Osielsko w godzinach urzędowania wraz z nagrodami z Metropolii Bydgoszcz. Gmina Osielsko zakończyła realizację projektów pod nazwą Zdalna Szkoła, Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego oraz Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektów zakupiono łącznie 46 sztuk laptopów o wartości 132 151 zł i 32 grosze z 134 999 zł i 50 groszy, które można było wykorzystać. Klub karate Yamabushi, zdobywając 10 medali, 7 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe, wygrywa klasyfikację generalną Pucharu Polskiej Unii Karate w karate WKF, który odbył się w Krotoszynie w dniu 7 listopada 2020 roku. Gratulujemy zawodnikom i trenerom. Zapowiedzi. Urząd Gminy Osielsko zaprasza 11 listopada o godzinie 12. Zaśpiewaj z nami hymn Polski. 11 listopada o godzinie 12 możesz wieść w Czarnowictwie Prym, że za zimno, za ciepło, że się zmęczysz na pewno, albo możesz zaśpiewać hymn. 11 listopada o 12 śpiewanie zabrzmi wszędzie od Rynu po Rzym. Możesz czytać z nadkartki, możesz zgooglować w sieci, możesz śpiewać z pamięci, możesz zapytać dzieci, możesz śpiewać Dąbrowski, możesz śpiewać do Polski i pod Twoim przewodem złączyć słowa z narodem. 11 listopada o godzinie 12 możesz z nami zaśpiewać hymn. Świetlica w Bożenkowie zaprasza na internetowy koncert niepodległościowy 11 listopada 2020 roku o godzinie 18 na Facebooku GOK Osielsko. Gminny Ośrodek Kultury informuje, że zawiesza swoją działalność z udziałem mieszkańców od 9 listopada do 30 listopada w związku z ograniczeniami epidemiologicznymi. Szczegółowe informacje na gokosielsko.eu.